Partnerem kanału jest strzelnica Stone Range. Moi drodzy, dzisiaj biegówka, która jest ze mną najdłużej, bo od początku 2022 roku, chociaż ze względu na testy innego sprzętu, przez pierwszy rok używana przeze mnie dość sporadycznie, za to wędrująca pomiędzy znajomymi i widzami. Luneta, która należy do najdroższej, a co za tym idzie, postrzeganej jako najlepsza z serii najbardziej topowego i najbardziej rozpoznawalnego chińskiego producenta optyki, czyli Vector Optics. Także nie przedłużając, witam Was serdecznie i zapraszam na test. Zaczynamy od zawartości pudełka, w którym poza samą lunetą znajdziemy osłonę na soczewkę i okular, kluczyk do wieżyczek, zapasowy kapsel wieżyczki, kill flash, ściereczkę do wytarcia optyki, komplet wysokich montaży. Zabrakło jednak kapsli typu flip-on, które moim zdaniem są bardziej uniwersalne niż osłona typu stringi. Luneta to typowa biegówka, właściwie niczym nie wyróżniająca się na tle innych. Tubus, jak i pokrywy wieżyczek wykonano z aluminium 6061T, które w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi pokryto anodą. Niskoprofilowe wieżyczki nawiewu oraz elewacji mają charakterystyczne dla całej serii Continental frezowania, pozwalające na łatwiejsze operowanie nimi. Podobne, ale nieco większe, wykonano na wieżyczce regulacji natężenia podświetlenia oraz na pierścieniu zmiany powiększenia. Nadruki i markery zarówno na wieżyczkach, pierścieniach, jak i na samym korpusie są wyraźne i czytelne. Całości dopełnia pokrywa baterii, na której umieszczono emblemat z logo producenta. I jak widać, luneta po wyjęciu z pudełka wygląda naprawdę nieźle. Sprawdźmy zatem, czy z bliska również jest tak dobrze. Wieżyczki nawiewu i elewacji klikają wyczuwalnie, ale cicho. Mają również niewielki luz jałowy. Mechanizm regulacji wykonano z aluminium 7075T, natomiast sam pierścień zębaty z mosiądzu. Całości dopełnia niewielka uszczelka mająca chronić przed pyłem i wodą. Wieżyczka regulacji natężenia podświetlenia działa z niewielkim oporem i bardzo wyczuwalnie. Pierścień regulacji powiększenia pracuje równo i płynnie, chociaż nieco ciężko. Pierścień regulacji ostrości działa gładko, miękko i równo, a na maksie siedzi sztywno. Deklarowany poziom wodoodporności i pyłoszczelności to IP67, czyli dość wysoko. W takim razie sprawdzamy i standardowo, najpierw delikatnie, a później już pod nieco większym ciśnieniem na elementy, które są najbardziej narażone na przeciekanie. I jak? Ano, ciężko mówić o pełnej szczelności, bo jakieś kropelki dostały się do środka, ale zatrzymały w kanaliku. O pracy w temperaturach niższych producent nic nie wspomina, więc standardowo 23 stopnie na minusie, ale wyłącznie przez godzinę zamiast typowych 8. I jak to wyszło? Wieżyczki klikają, ale wyczuwalnie ciszej. Pierścień regulacji natężenia działa, ale jakby nieco słabiej. Pierścień zmiany powiększenia? No znacznie ciężej niż w normalnej temperaturze i raczej nie wyobrażam sobie próby użycia go podczas strzelania. Pierścień regulacji ostrości? Temperatura nie miała na niego wpływu. Podświetlenie? Działa. I na koniec weryfikacja, czy soczewki nie zaparują. No i niestety, jak widzicie, jest lipa, bo soczewka zaparowała. Generalnie po dłuższym czasie używania luneta nadal wygląda dobrze, chociaż drobne ubytki powłoki i zarysowania są zauważalne w miejscach styku pierścieni montażowych oraz jeden nieco większy ślad świadczący o tym, że luneta dość mocno stykała się z przyrządami mechanicznymi. Jest to jednak kosmetyka i wpływa na nic. Natomiast zasadnicza zmiana pracy mechanizmów w niskich temperaturach pozwala przypuszczać, że zastosowano słabej jakości smary i ciężko powiedzieć, co by się działo, gdyby luneta przebywała w takiej temperaturze znacznie dłużej.
Kolejna sprawa, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, to brak pełnej szczelności powodujący parowanie soczewek. Czy ubytek gazu nastąpił wskutek jakiegoś urazu mechanicznego, czy nie było go od początku, ciężko mi powiedzieć, no ale jest jak jest, dlatego ode mnie 3 na 5. Dołączone do zestawu szerokie i masywne montaże są wysokiej jakości, okazały się jednak zbyt szerokie i luneta była na nich kompletnie nieustawna. Osłona typu stringi po prostu jest i nadaje się co najwyżej do zabezpieczenia lunety podczas przechowywania. Ciekawostką natomiast okazał się kilflasz, który po prostu nie pasuje, bo jest za mały. Szczerze mówiąc, zestaw startowy nie jest może za bogaty, za to kompletnie bezsensowny i nieprzydatny. Jedźmy jednak dalej. Obie wieżyczki regulacji posiadają mechanizm blokady, czyli aby je użyć, najpierw należy je podnieść, a po zakończeniu pracy wcisnąć. Wieżyczki wyposażono w mechanizm Zero Reset, który pozwala na ustawienie markera 0 znajdującego się na kapslu w pozycji wyjściowej, czyli 0. W tym celu odkręcamy nakrętkę i ściągamy kapsel wieżyczki. Następnie ustawiamy cyfrę 0 znajdującą się na kapslu z markerem 0 u podstawy wieżyczki i dokręcamy wieżyczkę. I tutaj na chwilę się zatrzymam. Osobiście uważam, że w tej konkretnej lunecie tego typu wieżyczki, czyli umożliwiające wprowadzenie korekt na bieżąco, są zbędne. Dlaczego? Otóż siatka BDC, która jest zastosowana w tym modelu, wymaga przystrzelania na 100 metrach, po czym wszystkie poprawki odkładane są właśnie w oparciu o jej markery i jakiekolwiek kręcenie wieżyczkami po prostu nie ma sensu. Osobiście wolałbym wieżyczki jeszcze niższe i zwyczajnie zakryte jakimś kapslem, który będzie je chronić przed ewentualnymi uderzeniami. Zasilanie dla podświetlenia stanowi bateria CR2032, która znajduje się w trzeciej wieżyczce. Gniazdo standardowe, bez wcisku, z uszczelnieniem w postaci uszczelki na nakrętce i dodatkowym kanalikiem w samym gnieździe. Natężenie podświetlenia regulowane w 6-stopniowej skali z wyłącznikiem pomiędzy każdym poziomem. Pracuje precyzyjnie i wyczuwalnie, co również ważne, naokoło. Pierścień regulacji ostrości gumowany z długim skokiem z ustawieniem 0 znajdującym się mniej więcej w połowie wysunięcia. Pierścień ustawienia powiększenia działa w zakresie 180 stopni. Chodzi płynnie i równo, jednak z wyczuwalnym oporem. Operowanie pierścieniem wymaga chwycenia go nieco z góry, co oczywiście nie jest wielkim problemem, ale dźwignia, a nawet niewielka wypustka sporo by pomogła i zmiana nie musiałaby następować skokowo. Ogólnie nie jest źle, ale szału też nie ma. Taktyczne wieżyczki wskazywać mogą, że wykorzystywane są typowo OM-owe części i mechanizmy, jakby ten model posiadał jeszcze innego typu siatki, więc chętnie zastąpiłbym je niższymi, ukrytymi pod kapslem. Dodałbym również dźwignię, czy choćby wypustkę umożliwiającą łatwiejszą zmianę powiększenia, bo pierścień pracuje naprawdę dość ciężko. Tak, jest dedykowana dźwignia za prawie 100 zł, no ale bądźmy uważni, to nie jest luneta za 300 zł. Kolejna sprawa, jeżeli już koniecznie mam płacić za montaż, to lepszy byłby monoblok, bo patrząc na ceny, to jakiś podstawowy model Vectora jest w podobnych pieniądzach. Killflash? Z tego co sprawdzałem, obecnie nie jest dodawany, a czy rzeczywiście był wcześniej, czy jakiś Jackie Chan wrzucił go przez przypadek, ciężko mi powiedzieć. Tak czy siak, nie są to jakieś wielkie problemy, miejmy jednak świadomość, że każdy z tych elementów wpływa na cenę lunety, a jednocześnie nie mamy z nich jakiegokolwiek pożytku. Dlatego 4 na 5. Soczewki o niskiej dyspersji pokryto wielowarstwowymi powłokami antyodblaskowymi, a producent chwali się blisko 90% transmisją światła. Lunetę wyposażono w trawioną w soczewce siatkę balistyczną, rozbudowaną o markery do strzelania do ruchomego celu. Siatka została umieszczona w drugim planie. Linie są cienkie, bardzo wyraźne, z centralnym punktem stanowiącym pływającą kropkę w podkówce, które można podświetlić. Powiększenie zmienne od 1 do 6. Znak celowniczy, jak widać, podczas zmiany powiększenia nie dryfuje. Obraz w zakresie od 1 do 3 jest bardzo wyraźny, powiedziałbym nawet, że ostry. Jednak od 4 razy następuje lekki spadek ostrości, który widoczny jest przede wszystkim na maksie.
Continental nieźle radzi sobie z cieniami, chociaż na maksie ze względu na spadek jakości obrazu, dostrzeżenie celu właśnie w cieniu jest nieco utrudnione. Przy dobrym oświetleniu jest nieco lepiej, ale nadal nie idealnie. A tutaj jeszcze kilka obrazków z obiektami na różnych dystansach i przy wyższym zachmurzeniu. Dalej, występuje wyraźna aberracja chromatyczna, co doskonale widać w przypadku tej latarni, chociaż na poprzednich ujęciach, gdzie występowały obiekty kontrastowe, również jest to zauważalne. Podświetlenie 6-stopniowe, szczątkowe koloru czerwonego. W dzień, nawet przy zachmurzeniu, pierwsze 3, a nawet 4 stopnie są kompletnie bezużyteczne, a cokolwiek zaczyna się dziać dopiero przy natężeniu 4. Natomiast w pełni akceptowalnie jest dopiero na 6. Sprawa wygląda nieco lepiej na tle bardziej kontrastowym i w pomieszczeniach, ale tutaj cały czas konieczna jest praca na maksie. Idąc dalej, pole widzenia jest naprawdę szerokie. Tutaj widok przy maksymalnym powiększeniu, jak widać, jest naprawdę spoko, zwłaszcza przy celach na większych odległościach. Przechodzimy na powiększenie minimalne i jest po prostu szeroko, powiedziałbym, że panoramicznie. Mówiąc krótko, jest dobrze, ale nie wybitnie, bo od lunety z tej półki cenowej oczekuję, że obraz będzie ostry w pełnym zakresie, a przynajmniej mniej niewyraźny na maksie. Do tego dochodzi wyraźna aberracja chromatyczna, która stawia lekki znak zapytania pod deklaracjami producenta o turbo soczewkach ED od Adolfa. Deklarowana transmisja światła na poziomie 90% jest możliwa? W sumie tak, bo obraz jest naprawdę jasny w pełnym zakresie, ale i tak spodziewałem się czegoś lepszego. Podświetlenie jest równe, da się dostosować do warunków, mimo tego w pełnym słońcu pomijalne, za to pole widzenia jest naprawdę szerokie. Lećmy zatem dalej. iBox na minimalnym powiększeniu jest po prostu akceptowalny i jak widzicie pozwala nawet na nieco większe zejście z osi soczewki. Na powiększeniu maksymalnym jest bardzo, bardzo ciasno i jakiekolwiek przesunięcie na kolbie powoduje, że gubimy światło. Zwróćcie również uwagę, jak tunelowo w tej chwili wygląda obraz, a zaznaczę, że kamera nie zmieniała swojego położenia aż do teraz. O co chodzi? Ano, zasymulowałem konieczność przysunięcia się do okularu, aby poszerzyć iBox. O czym to świadczy? Ano, stały eye relief deklarowany przez producenta na 100 mm, no to po prostu ściema. Tyle, nazwijmy to, teorii, bo najważniejsze jest, jak luneta spisuje się w praktyce. Najpierw podstawowa weryfikacja ustawienia lunety, czyli próba ostrzelania celu ze zmianą postawy. I jak? Mówiąc delikatnie, jest mocno średnio, bo gubię światło i cel po prostu ucieka, co kosztuje czas, a próba zmiany powiększenia nie tylko nie pomaga, a wręcz problem pogłębia. Jezu, ale gubię światło, no coś strasznego. I teraz wyjaśniając, tak, to nie jest nic nowego, ale w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia ze zmianą na poziomie 2,5-3 cm, a nie milimetrów, co kompletnie destabilizuje i wymusza przedziwne kombinacje. Powiem więcej, najbardziej optymalne ustawienie lunety, zresztą dość specyficzne i wymagające nowego montażu, było swoistym kompromisem, więc ani nie byłem w stanie idealnie złożyć się na minimalnym powiększeniu, ani na powiększeniu maksymalnym. Przyczyna? Wiesz, jaki jest problem? Przy zmianie powiększenia bardzo skacze eye relief. Jeżeli na przykład na jeden razy mam tak i wszystko jest fajnie, to w momencie, kiedy zwiększam, to ja już muszę od razu szukać światła. Powiem Ci, że takiego czegoś to ja nawet na tych tanich chińskich tych lunetach nie miałem. Kurde, no. Teoretycznie będę musiał strzelać na dłuższej kolbie. Tego nie lubię. Czy drobna korekta na długości kolby pomogła?
No tak średnio, bo owszem, wydłużenie nieco zniwelowało problem na minimalnym powiększeniu, za to po zmianie postawy i powiększenia było jeszcze gorzej. Koniec końców doszedłem do wniosku, że jedyna opcja, która pozwoli jakoś sensownie strzelać, to używanie powiększenia w zakresie albo 1.3, albo 3.6. Pomogło? No bez wątpienia jest znacznie lepiej. W każdym razie uznałem, że na tyle się poukładałem i na tyle znalazłem obejście problemów, że mogłem zrobić coś nieco bardziej złożonego. Na początek jakieś proste nabiegnięcie na zasłonę, ostrzelanie celu najpierw z dość stabilnej postawy, później coś mniej wygodnego i trochę bardziej wymagającego, ale nadal stosunkowo stabilnego. Następnie wyjście zza zasłony i ostrzelanie jednego celu, ale z różnych postaw. A teraz dokładam cele po szerokości osi i różnej wielkości, przy czym skupiam się na pionowym wychyleniu. To w sumie dość proste ćwiczenie, jest w stanie obnażyć problemy właściwie każdej lunety, bo raz, że musimy pilnować wyjścia zza zasłony, a dwa, następuje odejście od osi soczewki połączone z przemieszczeniem się. Potrafi to również obnażyć problemy strzelca, zwłaszcza kiedy zajazd robicie, tak jak w tym przypadku, 7 czy 8 raz z rzędu i na sporym zmęczeniu. Co zresztą doskonale widać po tym, jak bardzo nie mogę trafić. I na koniec, niejako już na dobicie, połączenie wszystkiego i dołożenie biegania, tak żeby sprawdzić, jak to wszystko będę w stanie opanować na nieco większym zmęczeniu. W skrócie, problemy z fatalnym iBoxem i iLeafem, które wychodzą właściwie na każdym kroku podczas złożonych strzelań dynamicznych, sprawiają, że nawet dobrej jakości obraz, choć nieco kulejący na maksie, współgrający z sensowną siatką, nie są w stanie zrekompensować problemów, które one generują. Owszem, możemy używać stałego powiększenia lub wykorzystywać niewielki jego zakres, możemy cudować złożeniem się, przesunięciami w trakcie różnego typu strzelań z różnych postaw, możemy nie dociskać kolby. Zobacz, musiałem się odsunąć. No możemy zrobić sporo, żeby wykorzystać niewątpliwy potencjał samej optyki. No ale nie po to idziemy na kompromis, decydując się na masę i gabaryty zapewniające uniwersalność, aby później z tej uniwersalności rezygnować. Dlatego ode mnie 3 na 5. Spinając to wszystko klamerką. W porównaniu do znacznie tańszych biegówek, które do tej pory mieliście okazję oglądać na kanale, Continental bezsprzecznie ma najlepszy obraz. Ma jest chujowa, ale ma jedno, ale obraz, znaczy ostrość obrazu jest zajebista i powiem Ci, że jak się dobrze ułożysz, to jest spoko, no ale kurwa ucieka, po prostu wszystko w niej pływa w piździec. I najlepiej pracujące mechanizmy, ale poza tym, dla mnie jako strzelca preferującego strzelanie dalekie od statycznego, oferuje mniej niż sobie po nim obiecywałem. iBox i iRelief są po prostu katastrofalne, więc strzelanie czegoś więcej niż przeniesienie celu na jednej postawie to po prostu szukanie światła i kombinacje z układaniem się. Jak nie odrywam oka, bo tu w sumie jest bardzo szerokie pole widzenia, więc jak nie odrywam oka od lunety, no to jest ok. Ale wystarczy, że delikatnie gdzieś ucieknę i momentalnie zaczyna się szukanie światła, to co było na tym poprzednim zajeździe. Tak jak się ją prowadzi, jest w miarę ok. Ale wystarczy zejść, przechodzisz w cel, szukam światła, wiesz, to jest najgorsze. I to tak, no ucieka. Ucieka dość mocno. Kolejna sprawa, parowanie soczewek i naprawdę słaba, bardzo słaba praca mechanizmów w niskich temperaturach pozwalają przypuszczać, że pomimo ceny tej lunety, MyFriend szukał oszczędności w miejscach po prostu niewidocznych na pierwszy rzut oka i zaczynam się zastanawiać, czy pozostałe lunety z tej serii, które posiadam, również mają problemy ze szczelnością i pracą mechanizmów w nieco trudniejszych warunkach. A jak jeszcze dołożymy do tego drobiazgi typu montaże, które z tą lunetą są po prostu średnio przydatne, brak zwykłych osłon typu flip-on czy brak dźwigni ułatwiającej regulację powiększenia,
to wszystko rysuje dość nieciekawy obraz. I dla jasności, na kanale były już lunety, które miewały problemy włącznie z zaparowaniem soczewek, ale tutaj mówimy o modelu flagowej serii producenta i lunecie naprawdę nie taniej, więc takiego fuck-upu absolutnie nic nie tłumaczy. Mówiąc krótko, Continental 1.6 moim zdaniem jest mocno przeszacowany i nie jest wart 2000 zł. A wiedząc to, co wiem dzisiaj, nie wiem, czy byłbym w stanie dać za niego połowę tej kwoty. To nie jest dobry, kurwa, zakup. To nie był dobry zakup. Owszem, posiada pewne zalety, ale liczba problemów, które napotkałem w trakcie używania, kompletnie je przysłania. Jak dobrze się zblokujesz, nie ma problemu, ale ta luneta, no ona nie wybacza, tak jak tamte Chińczyki. I to będzie na tyle. Ja piszę do MyFrienda reklamację i sprawdzę, czy dożywotnia gwarancja rzeczywiście działa, a póki co zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania, a także wsparcia kanału poprzez Patronite lub YouTube'a. A wszystkim patronom i wspierającym oczywiście serdecznie dziękuję. Słuchajcie, tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć. Kurwa. Muszę z powrotem zacząć biegać. Z obciążeniem.